zdrowia, szczególnie dla normalnych. No gdzie diabeł nie może, tam komunistę pośle. No i teraz właśnie komunista Biden wysłał z diabła OSHE, czyli amerykańskie BHP, Bezpieczeństwo Higieny Pracy, żeby zaszczepili wszystkich w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Subskrypcje są bardzo ważne. YouTube w zasadzie blokuje moje subskrypcje. Od 6 miesięcy jest 5275 subskrybentów i subskrybentek. Ktokolwiek zasubskrybuje, to na każde 10 w zasadzie YouTube kasuje 11. No ale wracając do Bidenowców, do komunistów i do diabła, który został wysłany, no to OSHA, czyli to jest Occupational Safety and Health, czyli mniej więcej tłumacząc na polski, to jest bezpieczeństwo, higiena pracy. No i w sądzie sąd okręgowy, sąd odwoławczy, piąty okręgowy sąd odwoławczy powiedział, że to w zasadzie jest nielegalne, że to nie można, nie może, że ta administracja po prostu troszeczkę oszalała i przesadza w swoich rozkazach dyktatorskich. No Biden jednak daje rozkazy, no a administracje, ministerstwa wszystkie wykonują to, co mogą. Całym zadaniem tego mandatu, tego rozkazu, tego działania OSHE, BHP, no to nie jest bezpieczeństwo pracy, to jest pic na wodę. To już każdy powinien się zorientować, że to też szczepionki, no to nie jest bezpieczeństwo społeczeństwa, bezpieczeństwo obywateli, to jest tylko forsa i zamordyzm. Forsa, jeżeli się popatrzy na cenę giełdową Pfizera, Moderny i tych wszystkich innych, no to jeżeli ktoś tam kupował te akcje, no to nieźle zarobił na tej zwyżce, to wszystko było przeciągnięte. No a jeżeli się patrzy politycznie, no to wygląda na to, że jednak politycy wygrywali przez to, że zastraszyli społeczeństwo. No i to jest po prostu zmuszanie. To jest zmuszanie wszelkimi dostępnymi środkami i niedostępnymi środkami. Cel uświęca środki, tak? To jest to, co komuniści zawsze mówili. No i to jest to, co się dzieje. Sędzia Kurt Engelhardt i czterech pozostałych sędziów zdecydowali, że mandat, czyli ten nakaz OSHE, to jest niekonstytucyjny, nieprawny i niezgodny z procedurami sądowymi. Także to jest jeden wielki zamordyzm. Co OSHE starała się zrobić? No, OSHE starała się zrobić, że wszyscy prywatni pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 100 osób, mają zmusić swoich pracowników, żeby się zaszczepili albo żeby się testowali. No to jest kretyństwo, jak od początku całe kretyństwo, no bo nie ma balansu, nie ma kompletnie tego balansu. Zamknięcie całej Ameryki w zeszłym roku, w marcu, kwietniu zeszłego roku, kiedy w pewnym momencie 20 milionów dodatkowo ludzi nie pracowało, no to jest makabra. Dobra. Ludzie nie chodzili do lekarza, do szpitali, nie mieli operacji, ginęli, umierali na potęgę. No to jest CDC, czyli ten cała ta organizacja, instytucja odpowiedzialna za te choroby zakaźne, zweryfikowała. Kiedyś mówili, że umarło 650 tysięcy ludzi na COVID, no a teraz już przyznali się, że to nie było na COVID, tylko z COVID-em, no bo jeżeli ktoś powiedzmy zachlał się na śmierć, no to i miał COVID, czy w wypadku jakimś motocyklowym zginął i miał COVID, to wszystko podchodziło pod statystykę COVID-ową. Nawet ludzie po sekcji zwłok jakieś bandyci w Chicago czy w Detroit, którzy zginęli, a mieli COVID w sobie, no to oni podchodzili pod liczbę statystyczną COVID. No to każdy normalny wie, że to jest nienormalne. Biden
Biden przy tych jego liczbach poparcia, które spadały we wrześniu, rozkazał OSHA, czyli tej amerykańskiej BHP, że mają coś takiego zrobić. No i to jest ciekawe, że prezydent mówi, że nasza cierpliwość zaczyna być już na skraju, także musicie to zrobić, obywatele. No to prezydent, który jest wybierany na jedną kadencję, czy na dwie kadencje ogólnie. No, Trump, ja nie wiem, czy on dotrzyma do tej swojej pierwszej kadencji do 2024 roku, no ale to może mówić jakiś Stalin, jakiś Jaruzelski, jakiś Castro, Xi Jinping w Chinach, no ale nie prezydent. No, nasza cierpliwość się kończy, no to jest niekonstytucyjne, to jest w ogóle jakieś kretyńskie. No najgorsze jest to, że każdy normalny rozumie, że OSHA nie ma takich uprawnień, no bo to nie jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, to nie jest sprawa krytyczna. No i administracja Bidena uzyskała dojście do celu tylną furtką przez używanie właśnie Ministerstwa do Spraw Bezpieczeństwa Pracy. No ale to jest rozkaz. Dlaczego jest to antykonstytucyjne? Dlaczego ten sąd odwoławczy zdecydował, że to jest antykonstytucyjne? No dlatego, że konstytucja mówi, że tego rodzaju sprawy jak zdrowie, no to należy do poszczególnych stanów. No bo jeżeli w USA, to znaczy Stany Zjednoczone Ameryki i pierwsze 13 kolonii, tak jak popatrzycie na flagę, to są te 13 pasków, białe, czerwone. To jest liczba 13, bo było 15 kolonii angielskich w Ameryce Północnej. No i Amerykanie się zbuntowali. Dlaczego się zbuntowali? No zbuntowali się, bo płacili podatki za wszystko, za molasę, za rum, za znaczki, za papier. Podatki były wysyłane do Londynu, ale do Londynu nie było w parlamencie londyńskim nikogo z Amerykanów. Także, że te kolonie nie były reprezentowane w parlamencie brytyjskim, a parlament brytyjski brał pieniądze. No tak jak jeszcze dołożyli podatki za herbatę, no to już te tak zwane zamieszki podatku za herbatę, za znaczki na jakieś tam inne importowane sprawy. No i tu jest podobna sytuacja, kiedy rząd federalny z Waszyngtonu w tym czasie rozkazuje, co mają robić te stany, które się zbuntowały. No i te stany, no to mówią, że bezpieczeństwo i zdrowie to jest sprawa każdego stanu, no bo każdy stan w Ameryce, no to Teksas, no to jest wielkości tak jak pół Europy, można powiedzieć, czy tam jakoś proporcjonalnie, no ale to te prawa stanowe są nadrzędne. Prawa Waszyngtonu, no to są tylko federalne, to jest ogólne wojsko, granice. No Biden też granicy nie pilnuje. Ciekawostka jeszcze na temat flagi. Z tej strony, no to widzicie te gwiazdki, no to jest na dzień dzisiejszy 50, no bo jest 50 stanów. Oczywiście zanim przystąpiła do Stanów Zjednoczonych, czy Alaska, czy Hawaje, czy tam Kalifornia, te wszystkie, liczba tych gwiazdek się zwiększała. W pewnym momencie to nawet była taka okrągła, ale te 13 podstawowych kolonii tak zwanej Nowej Anglii, no to była. Także niekonstytucyjne podejście, bo to co innego robi. Druga sprawa, tak jest z punktu widzenia prawnego, no to OSHA może wydać taki rozkaz, no ale tylko tymczasowy, na 6 miesięcy maksimum, jeżeli to dotyczy jakichś sytuacji nadzwyczajnych i dotyczy zagrożenia życia bezpośredniego i natychmiastowego. No nie ma czegoś takiego jak zagrożenie życia bezpośrednie i natychmiastowe. Mówią, że jest jakieś tam zagrożenie, no ale nie ma bezpośredniego i natychmiastowego. Także to jest następna głupota i administracja nie wie, co robi. No i sąd to odrzuca.
Do tego dochodzi jeszcze to, że całe to rozporządzenie osi, no to jest dużo za dużo i tak samo dużo za mało. No z jednej strony jest dużo za dużo, no bo dlatego, że wszystkich każe szczepić niezależnie od ich stanu zdrowotnego, czy nawet stanu odporności na chorobę. No bo jeżeli ktoś był chory, no to automatycznie ma jakieś te antyciała, a mimo wszystko pracodawca byłby zmuszony szczepić tego wbrew jego woli, pomimo że on był chory naturalnie i uodpornił się już naturalnie, no przez dziesiątki tysiące lat. Wszyscy ci, co przechorowali te wszystkie różyczki, nieróżyczki, no to później człowiek się uodparnia. Młode dzieci były zarażane specjalnie do. W Ameryce to też było popularne, te wszystkie sprawy, które dzieciaki przechodziły, no ciężko, niektóre przechodziły ciężko, ale jeżeli były śmiertelne w wieku starszym, no to rozwiązanie było przechorować mocno w młodości, no i później mieć tą odporność. Zmuszanie ludzi, powiedzmy, którzy byli chorzy, no to też jest bezprawne. Do tego dochodzi jeszcze też 100 osób. No dlaczego akurat 100 osób, a nie 50 albo 1000, tak? No dlatego, że 100 osób, no to jest taka równa liczba, gdzie rząd może dołożyć 40, 50 czy 100 tysięcy pracowników, policjantów, urzędników, którzy będą chodzili do tych większych firm i po prostu tam sprawdzały, ci urzędnicy będą sprawdzali legitymację, nielegitymację, znaczki, stempelki, kto ma, kto nie ma, dawali kary tym firmom i tak dalej, i tak dalej. Czyli czysty zamordyzm i czysta biurokracja. No o to chodzi, tak, o to chodzi. W komunizmie Bidena, no to chodzi o to, żeby wszyscy pracowali, no ale praca jest taka, że jeden idzie, rozbija szyby w samochodach, a drugi przychodzi i wymienia szyby i jest robota. I właśnie w tym wypadku jest to samo. Biden po prostu nakazuje szczepić wszystkich, a później wszystkich ściga. No w Austrii teraz ma być 1600-1700 euro dla ludzi, którzy chodzą po ulicy niezaszczepieni. No w Ameryce jeszcze tego nie ma. Do tego cały ten mandat, cały ten nakaz OSHA, to pomija fundamentalną taką główną sprawę, że w zasadzie nie balansuje tego korzyści i strat. No w wypadku niektórych tych firm, jeżeli firma, która ma 100 osób i 30%, no powiedzmy tak proporcjonalnie do tych, co są zaszczepieni, i 30% zrezygnuje z pracy, no to rząd federalny przecież nie da pieniędzy, nie odda temu właścicielowi tego, co on straci. Także rząd federalny ingeruje w sprawy komercyjne, w sprawy handlowe, w sprawy biznesowe, a nie ma takich podstaw, żeby rząd federalny coś takiego robił. No i do tego jeszcze te uzasadnienie. No uzasadnienie. Na dzień dzisiejszy około 80% dorosłych Amerykanów, no to ma dwie szczepionki albo co najmniej jedną szczepionkę. Oszukiwali nas przez długi czas, że jak będzie 60-70%, to już będzie wystarczająco ta odporność. No a teraz już chodzi o to, że jest 100, że ma być 100%. Dlaczego? No bo to jest kij, to jest zmuszanie, to jest terroryzowanie obywateli, żeby się poddali. No i profity. Pfizer, który ma zyski po prostu nieprawdopodobne, ktokolwiek kupował te akcje, no to tam grabi po prostu forsy nieprawdopodobnie. OSHA sama w sobie przygotowywała przez 3 miesiące te rozporządzenia, także każdy normalny widzi, że to nie ma jakiegoś nagłego i niebezpiecznej sytuacji, no bo 3 miesiące coś robić, no to nie jest coś takiego nagłego. No i 20 miesięcy już ten COVID lata po tej Ameryce, także to też jest niespodziewany. Także definicja niebezpieczeństwa i niespodziewanego i szybkiego, no to nie zgadza się z tym wszystkim. No rząd federalny przekroczył wszelakiego
rodzaju regulacje, no i między innymi dotyczące tej swobody ekonomicznej, komercyjnej. Ta administracja, trzeba powiedzieć, że no chciała oszukać prawo, chciała obejść prawo naokoło. Działają ze względów politycznych, tak? To jest wszystko ze względów politycznych. Wytworzyła się kasta, nie kasta, jakiś taki kult ludzi, tych maskowców. Najbardziej nienormalni, no to chodzą w dwóch maseczkach, no ale na tym samym poziomie nienormalności jeżdżą w samochodzie samotnie, chodzą po ulicy samotnie, śpią chyba w tych maseczkach samotnie, tak? Także to już po prostu troszeczkę to im się sypnęło na ich rozwój intelektualny, po prostu wciągnęli się w ten kult. Biały Dom spanikował. Biały Dom spanikował, szczególnie kiedy było te fiasko w Afganistanie, to starali się coś zrobić. No i wyskoczyli z takim cyrkiem, z tą oszą. Polaryzacja społeczna jest nieprawdopodobna. Teraz widać po prostu, kto jest konserwatystą, a kto jest lewakiem. Po prostu lewacy od razu poznać ich po jednej maseczce, po dwóch maseczkach samotnie. Reszta po prostu już przestała wierzyć. Przestała wierzyć. Normalna Ameryka przestała wierzyć rządowi temu dzisiejszemu. No i dlatego jest szansa, że rząd ten 2022 za 12 miesięcy będą wybory. Kongres wybierze do Senatu i do Izby Reprezentantów normalnych. Jest nadzieja, że 2024 Amerykanie, no i połowa socjalistów, demokratów, albo połowa demokratów bez socjalistów i lewaków po prostu zrozumie, że to, co administracja Bidena robiła, to jest bardzo szkodliwe dla nich. No i coś się zmieni. Biden spada w tych opiniach, w badaniach opinii publicznej, no to po prostu ta administracja będzie broniła szczególnie tego nakazu, tego mandatu, no ale to wszystko trafi do Sądu Najwyższego, no i każdy się rozumie, że rząd przekracza swoją władzę, no i to będzie koniec, po prostu całego tego lewactwa, cały ten eksperyment komunistyczny w Ameryce potrwa dwa lata. Biden będzie od 2022 do 2024 prezydentem, no ale demokraci, socjaliści będą mieli mniejszość w kongresie i będą mogli sobie pogwizdać. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Czujesz szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Wierzcie, głosujcie, gdziekolwiek jesteście. Na Hawajach, w Nowym Jorku, w Kalifornii, w Holandii, w Niemczech, Francji, gdziekolwiek się znajdujecie, w Norwegii, Nowej Zelandii, w Afryce, na wszystkich kontynentach, starajcie się głosować na konserwatystów. No niestety historia pokazała, że socjalizm jak zwykle rozwala wszystko, no i prędzej czy później zaczyna brakować pieniędzy i zawsze jest tragedia. Przekaz dla socjalistów mówiących po polsku. Jeżeli głosowaliście na Bidena, no to mam nadzieję, że już widzicie, że zrobiliście dużą pomyłkę. No albo zmieńcie swoje papiery, gdziekolwiek głosujecie na republikanów, no albo po prostu nie idźcie na głosowanie i milczeniem jakoś przeciwstawcie się temu komunizmowi. Jeżeli jesteście faktycznie tak przyklejeni do socjalizmu, to chociaż na nich nie głosujcie, jeżeli wam nie pasuje konserwatyzm aż tak bardzo. Zdrowia dla normalnych.